reprezentacji gra po raz ostatni. Na trybunach oprócz rodziny Łukasza, Jerzy Grabowski, Andrzej Dawidziuk, Krzysztof Dowhań, Bernard Schmidt, Andrzej Zamiński, a więc ci trenerzy, którzy znaczyli dla Łukasza najwięcej. Przypomnijmy, Łukasz jest jedynym polskim bramkarzem, który zachował czyste konto zarówno w finałach Mistrzostw Europy, jak i w finałach Mistrzostw Świata. Za co go szczególnie cenię, za coś, co też staram się przyczystosować, za to, że nigdy nie udawał kogoś innego niż jest, co wcale mu nie przeszkodziło w osiągnięciu wspaniałej kariery. O, widzę, że pan Robertowi coś w oko wpadło, bo coś trzymy, domyka się łzami ci. Alergia, panie Jacku, ale rzeczywiście. Alergia na pożegnania. Tak jest, chciałoby się, żeby Łukasz grał jeszcze dłużej. Świetnie to nazwałeś, alergia na pożegnania takich ludzi i takich piłkarzy. Po prostu dziękujemy, Łukasz, za to, co dla tej reprezentacji zrobiłeś i za to, jakim jesteś człowiekiem i piłkarzem.